Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w kancelarii Ipsolegal, Legal, a to jest Sprawna Posesja, czyli podcast o najciekawszych zagadnieniach oraz najbardziej frapujących problemach dotyczących prawa nieruchomości. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o odwróconym kredycie hipotecznym, Opowiem Wam o tym, na czym polega umowa odwróconego kredytu hipotecznego i jakie są główne różnice pomiędzy zwykłym kredytem hipotecznym a odwróconym kredytem hipotecznym. Opowiem Wam również o tym, jak zły PR w mediach sprawił, że banki w Polsce boją się wprowadzić na rynek usługę odwróconej hipoteki, w rezultacie czego konstrukcja odwróconego kredytu hipotecznego pozostaje martwa. Zacznijmy od tego, że jak na instytucję prawną funkcjonującą w obrocie gospodarczym, czy też produkty oferowane przez banki, umowa odwróconego kredytu hipotecznego jest tak naprawdę stosunkowo nowa, ponieważ dopiero w dniu 15 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. I odwrócona hipoteka nie jest polskim wynalazkiem, znana jest ona w innych państwach europejskich, na przykład we Francji, w Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech. Natomiast w Polsce do 2014 roku nie można było stosować powszechnie tej instytucji, ponieważ brakowało przepisów ustawowych regulujących prawa i obowiązki stron takiej umowy. Dlaczego nasz ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie takiego uregulowania? Bezpośrednim impulsem do uchwalenia ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym były sygnały o nieprawidłowościach w obrocie gospodarczym, w szczególności w wykorzystywaniu przez niektórych przedsiębiorców łatwowierności i nieporadności osób starszych w celu przejmowania wartościowych nieruchomości. Jak to się zwykle odbywało? Najczęściej takie instytucje jak parabanki czy fundusze hipoteczne oferowały osobom starszym udzielenie kredytu, czy też udzielenie wypłaty jakiegoś kapitału w zamian za przeniesienie własności nieruchomości przez te osoby starsze. Takie umowy były nacechowane bardzo dużą ilością klauzul abuzywnych, które z reguły były niekorzystne dla tych kredytobiorców, osób starszych, i w rezultacie osoby starsze już w chwili wypłaty środków te, tego kapitału przenosiły własność swojej nieruchomości na, na parabank, czy też na fundusz hipoteczny. No i w rezultacie, w związku z działaniami tych podmiotów, te osoby tak naprawdę traciły dach nad głową, i nasz ustawodawca postanowił zapobiec takim właśnie działaniom ze strony parabanków i funduszy hipotecznych, i w związku z tym zdecydował się na wprowadzenie do obrotu prawnego, nowego typu umowy nazwanej, czyli umowy odwróconego kredytu hipotecznego. I tym samym osoby będące właścicielami nieruchomości lub którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będą mogły odmrozić kapitał zakumulowany w posiadanych przez siebie nieruchomościach i pozyskać dodatkowe środki finansowe. I jak wygląda konstrukcja takiego odwróconego kredytu hipotecznego? Stroną umowy odwróconego kredytu hipotecznego może być tylko osoba fizyczna, natomiast kredytodawcą może być tylko bank. Wynika to jednoznacznie z ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym i jest to o tyle istotne, że wiele innych podmiotów niż banki oferuje pożyczanie pieniędzy. I chodzi tu właśnie m.in. o wspomniane parabanki czy też fundusze hipoteczne. W odróżnieniu od banków, których działalność jest licencjonowana i nadzorowana przez państwo, a konkretnie przez Komisję Nadzoru Finansowego, parabanki nie podlegają żadnej szczególnej kontroli i tak naprawdę mogą zaprzestać działalności z dnia na dzień. Poza tym, ze względu na wspomnianą definicję ustawową, umowa zawarta z podmiotem niebędącym bankiem nie będzie umową odwróconego kredytu hipotecznego i osoba, która ją zawrze właśnie z takim parabankiem czy też funduszem hipotecznym, nie będzie mogła korzystać z ochrony zawartej w przepisach ustawy. Na podstawie umowy odwróconego kredytu hipotecznego osoba fizyczna otrzymuje od banku ustaloną z góry kwotę środków pieniężnych i wypłata tej kwoty, czyli kapitału kredytu, może nastąpić jednorazowo albo w ratach. I co jest bardzo ważne, cel wydatkowania tych środków pieniężnych przez kredytobiorcę nie jest zasadniczo ograniczony. Czyli możemy opowiedzieć taki przykład. Pan Adam jest właścicielem mieszkania ma 60 lat i w związku z tym udaje się do banku w celu zawarcia z nim umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Bank ustala wartość mieszkania na kwotę 400 tysięcy złotych no i w ramach tego odwróconego kredytu hipotecznego udziela panu Adamowi odwrócony kredyt hipoteczny w kapitale 200 tysięcy złotych. Cel wydatkowania tych środków nie jest zasadniczo ograniczony. Pan Adam chciałby wydatkować te środki na przykład na nabycie nowego samochodu. No i w związku z tym bank wypłaca tą kwotę jednorazowo i wypłata tej kwoty nie jest uzależniona od sposobu wydatkowania. Natomiast gdyby pan Adam chciał tylko zwiększyć swoje świadczenie emerytalne, które otrzymuje, czy które w przyszłości by otrzymywał, no to w takim wypadku bank mógłby wypłacać mu ten kapitał kredytu w ratach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę średnią długość życia w Polsce, no to przyjmijmy, że bank by tutaj przyjął, że ta śmierć kredytobiorcy nastąpi w wieku 81 lat. No i w związku z tym przez 21 lat będzie wypłacał ten kapitał kredytu, czyli te 200 tysięcy złotych w ratach. Gdybyśmy to wzięli pod uwagę, no to nam wychodzi około 252 rat, czyli w takim wypadku ta wysokość raty wynosiłaby około 800 złotych. I tak jak już Wam wspomniałam, okres tej umowy odwróconego kredytu hipotecznego, czy też wypłata rat w ramach umowy odwróconego kredytu hipotecznego nie może trwać dłużej niż do dnia śmierci kredytobiorcy. Jeżeli umowa kredytu hipotecznego została zawarta więcej niż z jednym kredytobiorcą, to w przypadku śmierci jednego z tych kredytobiorców prawo do wypłaty rat odwróconego kredytu hipotecznego przysługujących zmarłemu kredytobiorcy przysługuje tym z żyjących kredytobiorców, którzy nabyli po zmarłym udział we własności nieruchomości proporcjonalnie do wysokości nabytego przez nich udziału. Czyli wracając do naszego przykładu, jeżeli pan Adam razem ze swoją żoną Ewą, Zawarliby z bankiem umowę odwróconego kredytu hipotecznego i w ramach tej umowy każdy z kredytobiorców otrzymywałby jakąś ratę tego odwróconego kredytu hipotecznego, to jeżeli jedynym spadkobiercą pana Adama byłaby jego żona Ewa, to w przypadku jego śmierci rata odwróconego kredytu hipotecznego będzie wypłacana pani Ewie stosownie proporcjonalnie do wysokości nabytego przez nią udziału w spadku czy też udziału w nieruchomości. Należącego do pana Adama. Co jest bardzo ważne i co generalnie różni odwrócony kredyt hipoteczny od zwykłego kredytu hipotecznego, to udzielenie odwróconego kredytu hipotecznego nie jest poprzedzone badaniem zdolności kredytowej kredytobiorcy, ponieważ tak naprawdę przychody kredytobiorcy nie są planowanym źródłem spłaty kredytu. Natomiast z ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym wynika nakaz zbadania przez bank stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy. I okoliczności te są istotne dla udzielenia odwróconego kredytu hipotecznego, ponieważ wierzyciele kredytobiorcy, dysponując odpowiednim tytułem wykonawczym, mogą skierować egzekucję w stosunku do nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia odwróconego kredytu hipotecznego. I historia zobowiązań kredytobiorcy ma znaczenie przede wszystkim dla oceny skłonności kredytobiorcy do zadłużania się. Historia zobowiązań może stanowić podstawę do postawienia przez bank prognozy na temat procesu i stopnia zadłużania się przez kredytobiorcę w przyszłości. Źródłem informacji na temat stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy jest przede wszystkim oświadczenie składane przez kredytobiorcę w stosunku do banku. Dodatkowo, na podstawie pisemnego upoważnienia kredytobiorcy, bank może sprawdzić informacje na temat zobowiązań kredytobiorcy bieżących czy też spłaconych w biurze informacji kredytowej oraz w biurach np. informacji gospodarczej. W celu uzyskania odwróconego kredytu hipotecznego, kredytobiorca musi przedstawić bankowi odpowiedni przedmiot zabezpieczenia. Przedmiotem takim jest nieruchomość, do której kredytobiorcy przysługuje zbywalne prawo rzeczowe, czyli prawo własności, prawo użytkowania wieczystego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub udział w tych prawach. Przedmiot zabezpieczenia zostaje obciążony hipoteką na rzecz banku. Kwota kapitału odwróconego kredytu hipotecznego, którą udostępnia się kredytobiorcy, zależy właśnie od wartości przedmiotu zabezpieczenia. Oblicza się ją w taki sposób, aby wartość przedmiotu zabezpieczenia, uwzględniwszy przewidywalne wahania cen na rynku nieruchomości, nie przekroczyła kwoty kapitału wraz z odsetkami i innymi kosztami naliczonymi w szacowanym okresie życia kredytobiorcy. Czyli wracając do naszego przykładu z panem Adamem. Kwota kapitału odwróconego kredytu hipotecznego w przypadku, jeżeli zabezpieczeniem tego kredytu będzie nieruchomość lokalowa o wartości 400 tys. złotych, zostanie udzielona w wysokości 200 tys. złotych, ponieważ bank musi uwzględnić też to, że z tego przedmiotu zabezpieczenia musi jego wierzytelność nie tylko będzie opiewała na kwotę kapitału wypłaconego panu Adamowi, ale również o odsetki i koszty naliczone w związku z udzieleniem tego odwróconego kredytu hipotecznego. W związku z tym kwota tego kapitału, czyli tej wierzytelności banku, nie może przekraczać wartości rynkowej przedmiotu zabezpieczenia. Natomiast spłata odwróconego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami i innymi kosztami następuje zasadniczo po śmierci kredytobiorcy. Konstrukcja odwróconego kredytu hipotecznego zawiera zatem w sobie taki element dożywotni. Natomiast kredytobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całkowitej kwoty do zapłaty lub jej części. Czyli w każdym czasie kredytobiorca może spłacić Całkowitą kwotę do zapłaty kredytu, odwróconego kredytu hipotecznego, czyli kwotę kapitału, która została mu wypłacona, powiększona o odsetki i te koszty, które zostały naliczone przy zawarciu takiej umowy odwróconego kredytu hipotecznego. I tutaj ustawodawca prowadził taką regułę, że w przypadku spłaty przez kredytobiorcę całkowitej kwoty do zapłaty lub jej części, bank nie pobiera prowizji. Bank nie może również uzależniać spłaty całkowitej kwoty do zapłaty lub jej części od uprzedniego poinformowania go o tym przez kredytobiorcę, natomiast spłata części całkowitej kwoty do zapłaty nie wstrzymuje wypłaty rat niewykorzystanej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej. I na podstawie umowy odwróconego kredytu hipotecznego, bank otrzymuje roszczenie dotyczące nabycia przedmiotu zabezpieczenia do swojego majątku. Gdy bank nabywa ten przedmiot do swojego majątku, jego aktualna wartość rynkowa jest zaliczana na spłatę wierzytelności banku, czyli różnica pomiędzy kwotą kapitału, odsetek i kosztów, Związanych z zawarciem tej umowy kredytu, a wartością rynkową nieruchomości jest ta nadwyżka podlega zwrotowi na rzecz byłego właściciela, czyli z reguły tutaj, jeżeli spłata następuje po śmierci kredytobiorcy, to z reguły ta nadwyżka, wypłata tej nadwyżki następuje na rzecz spadkobierców kredytobiorcy. Następnie bank na własną rękę zbywa nieruchomość na rynku wtórnym i w ten sposób materializuje zysk lub stratę z danej transakcji odwróconego kredytu hipotecznego. Alternatywnym sposobem zaspokojenia wyżytelności przez bank z tytułu umowy odwróconego kredytu hipotecznego jest skierowanie egzekucji sądowej do przedmiotu zabezpieczenia, czyli do nieruchomości. I spłata takiej wierzytelności z tytułu umowy odwróconego kredytu hipotecznego następuje wówczas ze środków uzyskanych ze sprzedaży tego przedmiotu w ramach postępowania egzekucyjnego. Co jest właśnie bardzo ważne, w przypadku umowy odwróconego kredytu hipotecznego, odpowiedzialność kredytobiorcy i jego spadkobierców jest zasadniczo ograniczona do nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. I w takim wypadku bank, który udziela odwróconego kredytu hipotecznego ponosi ryzyko zmniejszenia wartości przedmiotu zabezpieczenia oraz ryzyko jego całkowitego zniszczenia. Oczywiście ryzyko to może zostać ubezpieczone, natomiast bank nie może uzależniać zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego od zawarcia innych umów, właśnie z wyjątkiem umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych, nieruchomości lub lokalu, do którego kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego charakteryzuje się ponadto tym, że prawo do nieruchomości zostaje przeniesione na kredytodawcę, czyli bank, dopiero po śmierci kredytobiorcy, czyli inaczej niż w przypadku tych umów, które są zawierane z takimi instytucjami jak parabanki lub fundusze hipoteczne. Zabezpieczeniem tej transakcji stanowi hipoteka ustanowiona na nieruchomości kredytobiorcy lub na określonym prawie do nieruchomości. Natomiast po śmierci tego kredytobiorcy i jego spadkobiercy mogą podjąć decyzję o dokonaniu spłaty kredytu i zachowaniu prawa do nieruchomości lub o przeniesieniu prawa do nieruchomości na bank. Jednocześnie należy właśnie szczególnie podkreślić to, że nawet w przypadku przeniesienia prawa do nieruchomości na bank Spadkobiercom jest przekazywana kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością roszczenia banku a wartością nieruchomości, o ile ta różnica jest dodatnia. Jeżeli natomiast kredytobiorca nie ma spadkobierców, bo takie sytuacje też się zdarzają, nadwyżka ze sprzedaży nieruchomości zostaje przekazana zgodnie z przepisami prawa spadkowego na rzecz gminy lub na rzecz Skarbu Państwa. I jakie obowiązki ma kredytobiorca w czasie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego? Otóż kredytobiorca jest zobowiązany wtedy w odniesieniu do nieruchomości lub do lokalu, żeby posiadał ubezpieczenie tej nieruchomości lub tego lokalu od zdarzeń losowych, jeżeli takie ubezpieczenie jest wymagane przez bank. Kredytobiorca jest również zobowiązany do tego, aby utrzymywał tę nieruchomość lub lokal w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem oczywiście zwykłego używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności Kredytobiorca może dokonywać bieżących napraw i remontów, oraz kredytobiorca jest zobowiązany w czasie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego do tego, aby terminowo uiszczał podatki i obowiązkowe opłaty związane z korzystaniem z tej nieruchomości lub lokalu. I na podstawie tego, co już Wam opowiedziałam o umowie odwróconego kredytu hipotecznego, zastanówmy się teraz nad tym, jakie są podstawowe różnice pomiędzy umową kredytu hipotecznego a umową odwróconej hipoteki. Z kredytu hipotecznego korzystają w większości ludzie znajdujący się w innej grupie wiekowej, osoby młode oraz na innym etapie życia w porównaniu do seniorów, do których zwykle kieruje się odwrócony kredyt hipoteczny. Wynika to m.in. z długiego okresu kredytowania, ponieważ zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego zaciągane jest przeważnie na okres 20-30 lat. Kredyt hipoteczny zaciągają osoby fizyczne w celu sfinansowania inwestycji w nieruchomości i umowa kredytowa z góry określa kwotę kredytu, którą kredytobiorca w ramach umowy kredytu hipotecznego jest zobowiązany spłacać w formie regularnych rat. Natomiast w przypadku odwróconej hipoteki, dłużnikiem jest również kredytobiorca, tylko że senior, który otrzymuje od kredytodawcy zaliczki tworzące dopiero wartość kredytu, którego spłatę powoduje zaistnienie jego śmierci. W przypadku tradycyjnego kredytu hipotecznego, z każdą kolejną zapłatą raty, dług w postaci zobowiązania wobec banku maleje, natomiast tak zwany kapitał wzrasta. Inaczej jest w przypadku umowy odwróconego kredytu hipotecznego, gdzie każde kolejne cykliczne świadczenie, które otrzymuje kredytobiorca, implikuje wzrost długu, a kapitał niejako maleje, ponieważ kredytobiorca oddala się od posiadanego prawa własności do nieruchomości. Kolejną odmienność stanowić mogą wymagania stawiane potencjalnemu klientowi banku. Warunkiem udzielenia kredytu hipotecznego jest posiadanie zdolności kredytowej ustalonej w przeważającej mierze na podstawie osiąganych dochodów, ewentualnie ustanowienie prawnych form zabezpieczenia kredytu. W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego za kryterium uchodzi z jednej strony prawo własności do nieruchomości, z drugiej strony wartość kredytu ustala się na podstawie właśnie wartości nieruchomości. Z uwagi na to, nie trzeba w przypadku umowy odwróconego kredytu hipotecznego, nie trzeba legitymować się zdolnością kredytową. Jakie są zalety umowy odwróconego kredytu hipotecznego? Podstawową zaletą tej usługi jest możliwość uzyskania dodatkowych środków pieniężnych stanowiących uzupełnienie świadczeń otrzymywanych z systemu emerytalnego. I odgrywa to znaczącą rolę z uwagi na rosnące wraz z wiekiem potrzeby wynikające z konieczności pokrywania kosztów związanych m.in. z opieką medyczną oraz bardzo niskimi często emeryturami lub rentami, które otrzymują seniorzy. No, trzeba zwrócić również uwagę na to, że waloryzacja tych rent i emerytur nie nadąża do tego, jak rosną ceny dóbr i usług w tym momencie, tak? Czyli ta waloryzacja, którą otrzymują renciści i emeryci, tak naprawdę jest niewielka w stosunku do tego, jak zmniejsza się siła nabywcza pieniądza w tym momencie. Kolejną zaletą umowy odwróconej hipoteki jest ponadto to, że kredytobiorca ma prawo do dożywotniego zamieszkiwania w nieruchomości będącej przedmiotem umowy. Co więcej, kredytobiorca jest właścicielem tej nieruchomości aż do momentu jego śmierci. Oprócz tego, w przypadku istnienia spadkobierców mają oni prawo po śmierci kredytobiorcy do tego, aby spłacić ten kredyt lub otrzymać nadwyżkę pomiędzy otrzymaną w ramach właśnie pomniejszenia wartości nieruchomości, którą otrzymuje bank w ramach jej sprzedaży o raty kapitału oraz odsetki i koszty odwróconego kredytu hipotecznego. Odwrócony kredyt hipoteczny nie niweluje też prawa do dziedziczenia i tak naprawdę zakłada możliwość spłaty przez kredytobiorców zobowiązania powstałego na rzecz banku po śmierci tego kredytobiorcy. Czyli podsumowując moje dotychczasowe wywody. Konstrukcja umowy odwróconego kredytu hipotecznego opiera się na tym, że stronami takiej umowy jest bank i osoba fizyczna, w domyśle senior. W ramach tej umowy bank wypłaca osobie fizycznej kredytobiorcy pewien kapitał, obliczony z uwzględnieniem wartości nieruchomości, kosztów kredytu i odsetek, które trzeba będzie zapłacić od tego kredytu. W związku z tym ta wypłata następuje albo jednorazowo, albo w ratach, nie później niż do śmierci kredytobiorcy. Do śmierci kredytobiorca pozostaje właścicielem swojego mieszkania czy też swojej nieruchomości, natomiast bank w ramach tej wypłaty odwróconego kredytu hipotecznego jest uprawniony do tego, żeby zabezpieczyć swoje roszczenie o spłatę tego kredytu czy też zabezpieczyć swoją wierzytelność w ten sposób. Że albo na danej nieruchomości, czy też prawie do nieruchomości jest ustanawiana hipoteka na rzecz banku, albo do Księgi Wieczystej wpisywane jest roszczenie na rzecz banku, roszczenie banku o przeniesienie własności nieruchomości. Do śmierci kredytobiorca pozostaje właścicielem mieszkania, do śmierci też ten kredytobiorca ma prawo mieszkać w swoim mieszkaniu, czy też w swojej nieruchomości. Spłata kredytu następuje po śmierci. Chociaż kredytobiorca jest też uprawniony do wcześniejszej spłaty jeszcze za swojego życia, i w tym wypadku bank nie pobiera żadnej prowizji. Co dalej? Spłata następuje po śmierci. Spadkobiercy kredytobiorcy mają 12 miesięcy na to, żeby podjąć decyzję, czy spłacają kredyt. Zaciągnięty przez kredytobiorcę, czy też decydują się na to, że bank spienięża nieruchomość, a nadwyżkę wartości tej nieruchomości w stosunku do wartości wierzytelności banku przekazuje na rzecz spadkobierców. I niestety, taka konstrukcja umowy odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce w ogóle się nie przyjęła i tak naprawdę jest martwa. Bo żaden bank do dnia dzisiejszego nie zdecydował się na wprowadzenie do swojej oferty umowy odwróconego kredytu hipotecznego. I było to spowodowane tym, że przed uchwaleniem ustawy prawie wszystkie media prowadziły taką narrację strachu o tym, że taki instrument może być niebezpieczny dla seniora, dla jego rodziny, no i w ogóle, że banki to tylko czyhają na możliwość przejęcia nieruchomości. Tak naprawdę większość publikacji medialnych opierała się wyłącznie na domysłach i na teoriach z góry przyjętych przez autorów tych publikacji medialnych. W tych publikacjach medialnych występowali również tacy pseudoeksperci. Dlaczego mówię, że pseudo? Ponieważ wypowiadali się na temat umowy odwróconego kredytu hipotecznego, chociaż z tych wypowiedzi Naprawdę bardzo jaskrawo wynika to, że nikt przed analizą czy też tej konstrukcji prawnej, czy też przed wypowiedzią do prasy nie zapoznał się z tekstem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. I z reguły nie komentowano faktu, że beneficjenci takiej umowy mają prawo do pozostania w swojej nieruchomości do końca swoich dni, że zawsze mogą spłacić kredyt wcześniej, że wartość kredytu i Kosztów z nim związanych nie powinna przekroczyć 50% wartości nieruchomości. Tak naprawdę korzystano z wypowiedzi autorytetów finansowych, którzy wskazywali na zagrożenia i jakby prowadzili taką narrację strachu, że bank to naprawdę za bezcen przejmie taką nieruchomość seniora. Chociaż jeżeli takie czynności podejmują parabanki czy fundusze hipoteczne, to żaden z tych autorytetów finansowych w ten sposób się nie wypowiada o tych podmiotach. Więc to jest bardzo ciekawe, jak ta medialna nagonka była prowadzona w stosunku właśnie do banków i ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Co jest też bardzo ciekawe, banki w Polsce, czyli największy bank w Polsce, bank PKO BP i ING Bank Śląski przed uchwaleniem ustawy i wejściem w życie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym deklarowały, że wprowadzą do, swoich, do swojej oferty dla osób fizycznych właśnie umowę odwróconego kredytu hipotecznego. Ale, właśnie z uwagi na tą całą narrację strachu, na takie oddziaływanie psychologiczne zarówno na seniorów, jak i na ich spadkobierców, no, banki stwierdziły, że bardzo dużo wizerunkowo stracą, jeżeli taka umowa zostałaby przez nich wprowadzona do oferty. No, i w związku z tym żaden bank do tej pory się nie zdecydował. Z wypowiedzi prezesa PKOBP wynika, że po prostu w ocenie banku Polska jeszcze nie jest przygotowana na to, żeby seniorzy oddawali swoje nieruchomości w zamian za kapitał, który otrzymają od banku, a następnie ich spadkobiercy albo spłacali ten kredyt, albo godzili się na to, żeby bank spieniężał tą nieruchomość. No i w związku z tym... Też seniorzy e, obawiali się zawierania takich umów, ponieważ e, z psychologicznego punktu widzenia tutaj media bardzo mocno oddziaływa, oddziaływały na to, że no, taki senior będzie postrzegany jako egoista, że jego spadkobiercy się odwrócą, jeżeli on zdecyduje się zawrzeć umowę odwróconego kredytu hipotecznego, więc... E, no tutaj seniorzy też w jakiejś takiej narracji strachu przestali w ogóle interesować się tą umową odwróconego kredytu hipotecznego. Co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu biorą chwilówki, w dalszym ciągu podpisują niekorzystne umowy z instytucjami, z parabankami, z funduszami hipotecznymi, więc tak naprawdę media zrobiły tutaj bardzo dużo złego, jeśli chodzi o, o tą umowę odwróconego kredytu hipotecznego, bo. W przez takie właśnie nierzetelne wypowiedzi, przez nieprzygotowanie, przez brak po prostu przeczytania tej ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, tak naprawdę zrobiły z tej instytucji jakiegoś potwora, zrobiły z banków też takie, takich po prostu Wyzyskiwaczy, którzy tylko czekają na to, żeby przejąć nieruchomości seniorów w Polsce. No, a prawda jest taka, że jeżeli bank musi stosować się do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, nie może te przepisy obowiązują bank i ta ochrona nałożona przez ustawodawcę w ramach ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym obowiązuje tylko i wyłącznie banki. No, to w takim wypadku mamy tutaj do czynienia z tą zwiększoną ochroną, i tak naprawdę banki są tutaj instytucjami, które jakby tą ochronę przy odwróconym kredycie hipotecznym zapewniają najpełniej w przeciwieństwie do parabanków i funduszy hipotecznych, które, jak mówiłam już na początku, tak naprawdę korzystają z niewiedzy i nieporadności osób starszych, przejmują te nieruchomości jeszcze za życia tych seniorów, i generalnie wychodzi na to, że ci seniorzy pozostają bez. Dachu nad głową. I kończąc ten podcast, mam nadzieję, że ta opinia na temat odwróconego kredytu hipotecznego ulegnie zmianie. Tutaj jest kwestia też właściwej edukacji, zarówno po stronie banków, jak i po stronie taki, naszego ustawodawcy. Jeśli chodzi o odwróconą hipotekę, chodzi tutaj też o to, żeby w końcu w mediach pojawił się jasny przekaz, że jest to tylko uzupełnienie świadczeń emerytalnych, że tak naprawdę to, w jaki sposób ta ustawa zapewnia ochronę tego kredytobiorcy, sprawia, że kredytobiorca do końca życia pozostaje właścicielem swojego mieszkania, że może w nim mieszkać do końca życia, że w żaden sposób bank nie może wymagać od niego, tego, żeby kredytobiorca już za życia zaczął spłacać swój kredyt. Więc to są kwestie, o których warto mówić, trzeba mówić i trzeba edukować nasze społeczeństwo właśnie w tym zakresie. Jeżeli ten podcast chociaż wyedukuję jedną osobę na temat odwróconej hipoteki, to będę bardzo się z tego cieszyć. Mam nadzieję, że jeżeli za 10 lat jeszcze będę nagrywać te podcasty, no to będę mogła powiedzieć, że faktycznie ta, te nastroje społeczne, jeśli chodzi o odwróconą hipotekę, czy też stanowiska banków uległo zmianie i teraz już coraz więcej i wtedy, że coraz więcej osób będzie właśnie korzystać z tego, z tego produktu bankowego, z tej instytucji usług finansowych. Jeżeli ten temat Cię zaciekawił, zapraszam do zadawania pytań i subskrybowania. Zapraszam Cię również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.prawnaposesja.pl. W zakładce podcasty znajdują się wszystkie dotychczasowe odcinki Prawnej Posesji. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami dotyczącymi prawa nieruchomości, zapraszam Cię do śledzenia naszych kont w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Wystarczy w Wyszukiwarce wpisać ipsolegal oraz do dołączenia na Facebooku do grupy Prawna Posesja. Ja tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek i już teraz zapraszam Cię na kolejny. Do usłyszenia w następnej Prawnej Posesji.